tobie. Jeśli będzie wysoki ping, duże lagowanie na początku, to niestety trzeba się z tym pogodzić. Drużyna zielona, rysujemy w C10, to jest East Respawn. I nie pchać się dalej, czekać na przeciwnika. Jasne. Mniej więcej jedziemy na F7, tak? Zieloni. Tak, zieloni, zieloni F7 wchodzi do hangaru. Okej. Pod tego hangaru możemy być potrzebni do wsparcia na F4, G4 albo na kierunku G7, G8. No właśnie, bardzo dużo przyszło. Tak mi się przypomniało, że kiedyś na ten event, jak graliśmy chyba Niemcami, to założyłem sobie krzaka na celownik i przez całą bitwę byłem ślepy i strzelałem z biodra, nie? A duże fragi zrobiłem. Wtedy w sumie się dowiedziałem, jak dokładnie te krzaki na symulatyki działają. No dobra, jestem w lasu. Jesz tu do lasu? Lasek E7 jestem. Czołgiści meldować osiągnięcie celu. Tak jest. Zgadza się. Dobra. Nero i Polkonik. Miejsce... Sławik widzę już Niemców na środku pola. Mógłbyś powtórzyć? No, coś przerwało. Dwa czołgi. Mniej więcej w F6, F5. Dobra, moment. Od kogo to jest meldunek, bo nie poznaję po głosie? Raport od drużyny niebieskiej. F6, F5? Mniej więcej myślę. Coś co wyglądało jak PZ-y dwójki. Dwa, trzy czołgi góra. Szybko jechały. Okej, okay, rozumiem. Dobra, drużyna zielona. Przebazowanie. Ten dołek. Cała. Ja będę na wysokości hangaru. Psie. To my tu w tym lesie zostajemy. Na wskazaną strefę.
Trzy PZ-y atakują po prawej stronie. Jak sytuacja wygląda u was? Dwa PZ-y jeszcze atakują, ale powinniśmy sobie poradzić. Czerwoni, jaka sytuacja u was? Dojechaliśmy na linię obronną, mamy lekkie kontakty. A i spławik, te PZ-y chyba jechały, te wcześniejsze tam ze F5, F6 jechały chyba na punkt centralny. Okej, zrozumiałem, dziękuję. Chłopaki, macie jakieś kontakty? Kontakt. Ja? Gdzie macie kontakty? Strzelić. Nie widzę. Czy rozpocząć ogień? Nie wiem, gdzie masz kontakt. Ty jesteś i gdzie masz kontakt. Uwaga, na wskazaną. Tu jest kontakt, gdzie zaznaczyłem, a jestem tutaj, już zaznaczam. Jeśli cię nie widzę. Strzelaj, prawdopodobnie będziesz miał pewniejszy strzał, jak podjedzie. Ja nie widzi, nie ale stoi. Za budynkiem stoi. Znaczy, obok budynku. Prawdopodobnie też patroluje. Jeśli masz pewny strzał, to poczekaj chwilę, aż podjedzie do ciebie. Poczekaj, aż podjedzie do ciebie któryś z kolegów. Pławik na G1 jest flagbus 1. Właśnie jeden jest obok mnie, kolega. Bo to chyba masz jakiś mówisz. Gruz na G1 przydałby się gruz na flagbus. Ziom, ten od kontaktu wyjście oznacz T42, to jesteś ty tylko u mnie? To się rusza? Właśnie się oznaczyłem. A to ty. No to trzeba. Azymut 210 stopni. Stańcie razem, ode mnie. Stańcie razem i oddajcie strzał jeden po drugim. Na azymucie 210 mam krzaczki, idealnie. Tak, i tam jest budynek, nie? 210. Taki zniszczony, lekko na lewo. Dobra, zaraz oddaję scout, tylko wymierzę dokładnie. O, widzę. Gotowi do dania strzału? Tak jest. Dobra, strzał pierwszy. No, tak. Następny, strzelajcie, za wysoko. Odległość podaję. Rykoszet. Zestrzelił. Kierowca. 400 metrów. Wyeliminowany. Dobra. Jeszcze jeden tam stoi. Widzę, szuka nas, chyba nie widzi. Nie widzę nikogo. Dostał odległość 400. Dobra, ucieka. Chował się. Sławik, wysyłam ci dwa bombowce na tego flagbusa, ale w powietrzu jest lipa. Ej, nie wysyłaj mi tych bombowców, poradzę sobie bez nich. Ej, ratunku, tu jest. Panowie, słyszeliście. Wycofać się. Znaczy, jak już wystartowali, no to niech lecą, ale jeżeli nie są na pasie... Flagbus za chwilę padnie, został dwa razy podpalony, także już jest końcówka. Dobra, z flagbusem sobie poradzą, także jeżeli oni nie są już w tych bombowcach, to niech się wycofają. Gdzie on jest, gdzie strzelałeś ten? Tam jest, widzisz? Będzie projekenem. Kto od naszych zginął? Sławik? Nie. Nie widzę. No bo teraz się schował za budynkiem, ale tu się wychyla. Stracił jednego załoganta. Dobra, panowie. Powiedz, moglibyście się wszyscy oznaczyć? Chcę zobaczyć, jak wygląda środek mapy. No
Dobra, zieloni oznaczyć się. Niebiescy oznaczyć się. Niech mnie ktoś osłania. Potrzebuję osłony. Osłaniaj mnie. Te grzmoty to od sojuszników chyba, co? O, leciały strzały. No, do mnie leciały, ale nie widziałem skąd. Tam gdzie ten gość. O, widzę! A nie, to jest nasz tam chyba. Spławik to był. Tak, to ja byłem ja. Raszujemy tam? Nie, nie, trzymajcie pozycję. Dobra, to się cofnę z powrotem trochę do lasu, bo tak trochę wyjechałem. Nie trafiłem. Drugi nietrafiony. Nie przebiłem. Ładowniczy na żółto. Typ się chowa. Ej, kolejny. Rykoszet. Nie trafiłem. Ej, nie mogę ich przebić, nie? Jak nawet nie widzę. No ja widzę dwóch, to znaczy teraz się w tym momencie schowali oboje za budynki. Przed chwilą jednego widziałem, ale... Jeden był tu. No tak, właśnie go widziałem. A drugi jest tu. Okej, okay, znamy pozycję drugiego flagbusa. Flagbus znajduje się w linii 10. Bomby poszły na nas. Ja przeżyłem. Udem. Mam respawn, tak czy nie? Tak. O jasne, kwitnie tą cholerę. Sorry, że to powiem na zachodzie. Uważajcie, jak klikacie po mapie, bo drugie kliknięcie w mapę powoduje lotowy wbrew. Ej, dobra, trzeci przyjechał. Eliminuje mi załogantów po kolei. Tam jesteś, czy jeszcze masz tam kogoś? Ja jestem. Odszliwują nam spawna. Tam na środku jestem obecnie. Tam jesteś, nie ma z tobą. Nikogo. Ja dojeżdżam powoli. Jest teraz tylko dwóch, bo jeden zginął. Tutaj jestem, oznaczyłem się. Dobra, jechać tam szybko na środku. 78. Do niego. Jeśli jesteś w stanie ją zniszczyć, to znisz, ale... W spawiku nie ma tego flagbusa u nas uczerwonych już. Dobra, widzę, dziękuję. Powiem ci, że ten flagbus na tej odległości jest śmiertelnym zagrożeniem. Nie jesteśmy w stanie odbić nic od niego, więc lepiej się gdzieś schowaj. Jak on będzie tobą zainteresowany, to dobrze, ale jak się zabije, to bardzo. Te dwa pancery ze środka odbrali wasze. Dobra, dowódca mu upadł. Uważajcie, niebiescy, skrajnie, linią 10, przy samej krawędzi jedzie flagbus ze wsparciem Panther 2. Flagbus pali się już chyba... Ej, zrzucam, no, zrzucam na nie karty, nie? Nie dorzucisz do nich karty. Ale mówię o tych na środku. A do tych na środku tak, spoko. No. Dobra, leci. Oni mają trochę obitych załogantów, ale się trzymają jeszcze. Flagbus się dobra, spalił. Flag pancer, flagbus padł u nich. Dobra robota. Przeciwnik stracił już wszystkie flagbusy, nie wiem jak Panzer 4E, ale
w tej chwili jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie miał już za bardzo czym niszczyć nasze bejty. Mają, Spławik, mają na pewno jeszcze jednego 4E. O, cholera. A, dobra, widzę, właśnie straciliśmy drugiego B1. To niebiescy straciliśmy tego... Za nami. Tak, straciliśmy w lasku, straciliśmy my. Za mną? Tak. Ale straciliście już dwa blisko trzy? Wszystkie straciliśmy. Ale no, nic za dużo nie mogłem zrobić, bo cały czas się strzelałem z tamtymi, nie? Okej, niebiescy, nie przyjdźcie do przodu. Zatrzymajcie przeciwnika na swojej rubieży. Nie przyjdźcie do przodu, tymi małymi. Dobra. Trzy hagi zrobiłem, więc nie mogę. No, jak coś mam mocno pocharatane czołg, ale jadę do was. Ja już też się kieruję na środek. Bezpiecznie na respiezo tam jest. Przy hangarze mamy dwie Panzer dwójki. Tamten na wzgórzu żyje? Przy samym hangarze mamy dwie Panzer dwójki, panowie. A, dobra. Powiku, jeżeli chodzi o nas o czerwonych, to nam tu idzie za dobrze, nie? Moglibyśmy puk spokojnie przejąć. Dobra, okej, czerwoni. To już właściwie u nas nie ma przeciwników. Okej, czerwoni, zajmujcie puk. Jadę na hangar, tylko ostrożnie podjadę. Te dwie A-13 na resie strzelają, to są zieloni? Tak. Ja teraz zmierzam na hangar właśnie. Niebiescy, czy potrzebujecie wsparcie zielonych? Damy radę. Zieloni nad, do centrum. Dobrze. Powtórz. Zieloni do centrum. Okej. Okay. Ojeju. Czyli tam, gdzie byliśmy na początku, tak? Tak, bo tam nam wjechali. To, że się tutaj zostali, zamiast pojechać tam, spowodowało, że oni tam przebili się przez środek. Znaczy, jak ja tam jechałem, to mi właśnie ten flak gąsienicę zdjął. Okej, okay, ale to trzeba było pojechać na środek. Jechałem właśnie. Jedziemy na środek, bo w tej chwili tracimy środek. Tak jest. Nero, tak? Czy Tandarz? Który tam został? Ja jadę, ja nie zostałem. To Nero. Dobra, czy ktoś z zielonych jest na środku? Ja. Podajmy. Ojojojoj. Rzuciło mnie na, nie wiem, 200 metrów mnie przerzuciło. Miejsca. Okej. Okay. Czyli tam na środku już nie mamy nikogo, tak? No ja się przed chwilą oznaczyłem, to jestem tak w miarę na środku. Polkonie. Mam brać A13 przy polotkę. Przy hangarze pałętały się dwie panter dwójki, które mnie po prostu wyrwały z korzeniami. Mnie też od tyłu. Ej, ja już nic nie mogę wziąć, nie mogę się już odrodzić, nie? To znaczy, że skończyły się resy. Uwaga, skończyły się resy, nie mamy już się w czym odradzać. Każda strata jest już nieodwracalna. Przejmujemy punkt. Wolki wrogie K111 pałęta nam się nad mapą. Super, nie mamy już myśliwców. Ostatnie dwie sztuki startują. Co z tymi bombowcami zrobić? Mamy dwa bombowce na pasie. Zniszczyć bazę. Panowie, startujecie, niszczcie bazy, tylko lećcie w kierunku południowym. Aha, bo to głęboko nad widzę morze i potem w kierunku południowym. Podaj pozycję pancera. Zmierza na północ. Zniknął gdzieś za krzakami, nie widzę go aktualnie. Do plaży jedzie, w kierunku plaży, tak? Dobra, zieloni oznaczyć. Tak mnie zastanawia, jak to możliwe, że wtedy w tym lasku jedna Panzer dwójka wyjechała nam do plecy. Widzę dwa. Podaj ich pozycję. Sprawdzić mapę. Po mojej prawej? A, okej. Gdzieś tutaj.
3. No kurczę. Co jeszcze? Podjeżdżam do ciebie. Masz trzy panter dwójki, które cię próbują wziąć od boku. Tak, wiem, od pleców. Już jedna jest zdjęta, zajmujemy się tym. Jak? Możemy to jeszcze wygrać? Tak ciężko powiedzieć, co w nich zostało. Do Plokoniksa dwóch ładnie obecnie. Zdycham. Właśnie nie. Mam jeszcze jednego respa 13 MK2. Nie możesz już. Co? Nie masz. Nie? No ja tam nie mogę. Aha, załoga nie jest gotowa. Reszka się bije z jakąś pancerwójką. Tak. Okej, nie mamy żadnej obrony w centrum, gdzie Leoni wyginęli. Spławik, mamy jechać na B? Musimy utrzymać A, to na pewno. Mamy w tej chwili. Tak, tak. Więc nie ma takiej potrzeby, żeby jechać na B, ale jest potrzeba, żeby obronić się. Ja na A mam niestety tylko dwa czołgi, więc jak ktoś by mógł jeszcze dojechać, też by się przydało. Niebiescy, nie ma już potrzeby utrzymywać wschodniej flanki. Jeżeli tylko możecie, się wycofajcie i pojedźcie w kierunku B, do obrony B, do odbicia. Okej, okay. Rozumiem, jedziemy. Nie, no dobra, jak teraz nic się nie zmieni już do końca bitwy, to wygraliśmy. Mamy trochę więcej kredytów. Ale nasze bombowce nad bazy raczej nie dolecą, bo już chyba wyginęły. Wolfi, ilu masz tam jeszcze przeciwników w powietrzu? Wolfi schodzi. Jakie są jego obserwatorze, to dwóch Messerschmittów go zdjęło. A on gonił Junkersa. Jankers Park.
Tylko ja jestem w powietrzu i zaraz spadnę. Ja właśnie to obserwuję. Ale moje pytanie brzmiało raczej, ilu masz jeszcze przeciwników w powietrzu? Ile jest przeciwnika w powietrzu? Czy jesteś w stanie to określić? Bardzo trudne to jest. Nie wiem, z 4-5. Generalnie przeciwnik ma jeszcze 7 pojazdów. Tak to wygląda, więc jeżeli ma 4 w powietrzu, to ma tylko 3 na ziemi. Czołgiści utrzymać A i ostrożnie ci, którzy jadą od strony od strony wschodniej, niebiescy, bardzo ostrożnie podjechać do B. To możemy to wygrać, no bo zostały nam dosyć dobre pojazdy. Macie tylko jedną, mamy H-39. Możemy to zrobić jeszcze. Trzy nasze H-39 jadą razem, więc raczej nic nie powinno tu przestać. Przeciwnik ma na pewno 4 pojazdy, 4 samoloty, jeden silnikowy, 3 jednosilnikowe. Z tego co widzę w tej chwili, siedząc na Mateuszu. To jest Pławik, tam jakieś boty się też pojawiały tutaj na tej mapie, więc to mogą być jakieś artefakty jeszcze. No ja zarejestrowałem, jak zestrzelili A20, a A20 w ogóle tu nie powinno być w tym scenariuszu. Jeden jest nad polem bitwy, poza tym tych 4 samolotów. Także... A z myśliwców poprawka, jeszcze Kolbi lata. Ktoś strzela. Ojeju. Nawet widzę do czego. Reszka będzie miał go... No, już nie będzie. No to w sumie już wygraliśmy praktycznie. Niech walnia przed zachodem słońca.
A teraz to już by się musieli jakiegoś pecha strasznego mieć. A ten przeciwnik to by nic tutaj przecież nie zrobił. Zajmujemy B. To co, na jakiś wspólny kanał teraz wchodzimy, czy jak? Spowiedź, jakie było hasło na B? WT, takie samo. Jeszcze raz, jak? WT, duże W, duże A, T. A, okej. Okay. User left your channel. Gdzie jest muzyka jugosłowiańska? Dobra, jesteśmy wszyscy. Tu jest mapa dla Niemców. Zapraszam. Dobrze. To teraz na Deutschland, Deutschland wchodzimy? Tak, teraz przechodzimy na Niemców. O kurwa, muszę sobie wziąć ustawić Niemców. Dobra. Ja bym chciał flaka 8%. To by nie chciał. Wszystkie flaki będą. Ja chcę 4E. Uwaga, oba flaki będą w drużynie czerwonej po lewej stronie, ale o tym za chwilę. Czy wszyscy tutaj na kanale są już w tym? W lobby i na mapie? Możemy prowadzić odprawę? Si. Jeszcze jak? Dobra. Si, senior. Jeszcze raz, kto nie znalazł, na dole na kanale Drużyna B jest w tej chwili wklejony link do planu, a ja przeprowadzę w tej chwili odprawę zgodnie z tym planem. Sytuacja wygląda następująco. W drużynie zielonej, dla drużyny zielonej przydzielone zostały pancer 3E4, pancer 38A, 6 sztuk. Te maszyny są odpowiednikiem R-30, 9, H-39,
po stronie francuskiej. Natomiast odpowiednikiem B1 są E4. E4 jako jedyne mają w tym zestawie maszyn odpowiednie pociski, aby niszczyć francuskie czołgi. Zadaniem dla zielonych jest osiągnąć Grań. Wyślijcie na pewno jeden czołg na samą krawędź, tam gdzie już woła, że jesteś poza terenem bitwy, ale jeszcze nie odlicza, bo tam będzie na pewno potrzebna maszyna, tak? I waszym zadaniem jest waszym zadaniem jest ochronić mniej więcej tą strefę. Dla niebieskich, którzy dostają 2 sztuki pancer 3E, 6 sztuk pancer 35 i 2 sztuki pancer 4E, jest podobne zadanie jak w poprzednim scenariuszu, znaczy utrzymać środek, nie przejść do przodu. Jeżeli nie będziecie już mieli maszyn, to pancer 2F i C możecie brać dowolnie, zarówno w zielonej, jak i w czerwonej, jak i w niebieskiej drużynie. Macie zabezpieczyć ten kierunek i nie pchać się dalej. Czerwoni. Dwa flagbusy oraz dwa pancer 4E. 8 sztuk pancer 38. To są bardzo porządne maszyny. Z mniej więcej 800-700 metrów Francuzi nie są w stanie wam zrobić w zasadzie nic od przodu. Natomiast musicie uważać na Brytyjczyków, którzy są w stanie wam coś zrobić. To prawda. W pierwszej linii jadą 38, w drugiej linii jadą 88 i 4E. Proponowałbym ci, żebyś wziął drużynę czerwoną. Z chęcią. Dobrze. O Jezu. Dla drużyny czerwonej jest przewidziana ta rubież. Proszę ją ochronić z uwzględnieniem lasów. Wiesz, jak tam zły z tymi lasami jest, więc wykorzystaj je. Możecie się umocnić na punkcie, ale nie chciałbym, żebyście przepuścili przeciwnika. Nie, taka wysunięta musi być obrona. Musi być trochę taka ta obrona wysunięta. W razie gdyby któraś ze stron potrzebowała, zieloni lub niebiescy, potrzebowali ze względu na duże parcie przeciwnika, zieloni lub czerwoni, to wołacie o pomoc niebieskich. Jeżeli któreś skrzydło będzie przez przeciwnika odpuszczone, to postaramy się tym skrzydłem przeprowadzić atak, tylko potrzebuję o tym informację. Potrzebuję również informację, jeżeli któreś ze skrzydeł albo centrum, znaczy w centrum to będę ja, jeżeli któreś ze skrzydeł będzie traciło pojazdy w dużej ilości, bo wtedy będę mógł wam podesłać ze środka kilka maszyn. Po lewej stronie drużyna czerwona proponuje, aby tam było co najmniej 5-6 pojazdów. I po 3-4 niebiescy i zieloni. Mówię, niebiescy i zieloni mają przede wszystkim utrzymać swoje pozycje, nie pchać się do przodu, tak? Nie szturmujemy, nie przebijamy się, postarajmy się pozwolić przeciwnikowi wykrwawić o nasze pozycje. Mamy na to godzinę. Poza tym w powietrzu będziemy mieli dużo lepszy sprzęt, więc mam nadzieję, że tym razem piloci dadzą radę wykonać zadanie. Pytania? Sieg Heil za Führera. Dobra. Zły człowiek czerwony. Kto tam dowodził poprzednio niebieskimi na wschodnim skrzydle? Ja dowodziłem. Chcesz kontynuować to? Może być. To zieloni są dla ciebie. Możesz sobie wziąć tych ludzi, których tam miałeś poprzednio. Dobra. Dobra.
User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. No, zły człowiek przerzucaj. Ja chcę do czerwony, ja chcę ze złym człowiekiem. User left your channel. Dobra, to się idziemy do złym człowiekiem. Gdzie mogę już się przenieść do zielonych? User was moved out of your channel. Przenoście się tam. Dawaj Szymka. Mi to obojętnie, gdzie ja pójdę. Dobra, to do czerwonych tam. Mogę pa... User was moved out of your channel. Nero, ja może do zielonych pójdę. A jak tam do czerwonych? Ja? Kto chce do czerwonych? Przemek. User was moved out of your channel. Bandit? Do niebieskich cię. User was moved out of your channel. Channel switched. Kuba, odda jednego człowieka do czerwonych. Już. Mogę pojechać panzerem 4? Tak, możesz pojechać panzerem 4. Ktoś jeszcze chce pancera 4? Już. Mamy tylko dwa pancery 4, więc trzeba je, że tak powiem, ostrożnie używać. Tak, trzymać w drugiej linii. Polkonik zbierze jednego pancera 4, ktoś bierze drugiego? To w takim razie ja wezmę drugiego pancera 4. Bandit Nero, pancer 35 lub pancer 3E. To ja trójeczka. Ja 3-5 biorę. Dobra. Jedna 35 będzie jechała z jedną czwórką, a trójka E z drugą czwórką, tak? Trzymać się razem po stracie pojazdów. Weźcie sobie na pasek 35 i trójki E. Okej. Okay. Ten, kto straci trójkę E, wsiada w trójkę E. Ten, kto straci 35, wsiada w 35. Ten, kto straci czwórkę E, wsiada w 35, bo tylko te czołgi mamy. Potem ewentualnie możecie wsiadać w F2 i w pancer 2F, pancer 2C. Tak, bo tego mamy sporo. I to tyle. Sławik, gdzie jesteś? Ja jestem w centrum. Ale w jakiej drużynie? Kolor drużyny poproszę. Niebieskiej. Jestem w drużynie niebieskiej. Na lewym skrzydle mamy czerwoną ze złym człowiekiem. Okej, już jestem u ciebie. Okej, na prawym skrzydle mamy Kuba Jamesa. No tak jak poprzednio, tak? Mniej więcej jesteśmy ustawieni. Tylko w lustrzanym odbiciu. Okej, pytanie. Rozumiem, że dla powietrza mniej więcej to samo zadanie, tak? Czyli przewaga na początku i bombardowanie baz. Tak, dokładnie tak. Nie czołgów francuskich. Pytam nie bez kozery, dlatego że mamy 9 pilotów. Aha. Nie mamy tylu myśliwców, żeby ich obsadzić, więc dwóch pilotów w ogóle ma tylko Junkersy 87 na wyposażeniu. Okej, okay, no to w takim razie wsadź ich w Junkersy, tylko najpierw wypracuj przewagę. Rzecz jasna. Tak, żebyś... Tylko pytanie jest, czy mają raczej po wypracowaniu przewagi ciebie wspomóc, czy na te bazy lecieć? Zobaczymy. Jeden na patrol by się przydał, nie? Okej. Okay. Zobaczymy. Jak wypracujecie przewagę, to zobaczymy, co będzie potrzebne. Dobra, okej. Okay. User left your channel. Dobra, ja tutaj chciałem czwórkę E. Co jej, nie ma wymaksowanej? A, nie mam tych dymnych. No tak, bo nie grałem od czasu, jak dodali. Ja czwóreczkę maksimum mam. No ja tylko dymnych nie mam, także jakoś... No, da się żyć. Przeżyję. I dwójka F, dobrze. Wybierz załogę jak trzeba. Kto gotowy, to gotowy.
Ładować pociski dymne? Mogą się przydać, weź kilka. Generalnie nie będziemy się tutaj jakoś szczególnie odsłaniać, ale jeżeli na przykład będziesz miał taką sytuację, że będzie ci to potrzebne, to tak. Weź kilka, zawsze się może przydać. I głównie strzelać z tych, tak? Jak one miały? Tak, głównie strzelać z tych, z hitów. Czy z kumulacyjnych? Hit akumulacyjny, tak, dobra. Głównie strzelać z hitów, tych, co to przebijają 100 mm. Mhm. Natomiast na małych odległościach, tam poniżej 100 metrów, może nawet poniżej 500 metrów, warto sobie wziąć kilka zwykłych... rotów. Zwykłych APC-BC. Panter granatów, tak? APC-BC, bo one mają ten efekt eksplodujący po przebiciu. Tak, po przebiciu i po tam 1,20 m, 1,30 m. Więc jak wleci do czołgu, to się rozpryśnie i zniszczy przeciwnika dużo lepiej niż ten hit, który ma w zasadzie taki wąski stożek. I no wiem, jak hit działa. Fajnie przebija, fajnie niszczy, ale... tak, z każdej odległości ma te 100 czy tam 80 mm, ale no, nie ma tego efektu po przebiciu. Trzeba się parę razy wstrzelić, co przy prędkości tego pocisku jest dość trudne, tak? No dokładnie. I przy opadaniu. No tak. Ktoś sędziuje? Dzięki gom. Oddziały zgłaszać gotowość. Piloci gotowi. Zrozumiałem, piloci gotowi. Zieloni gotowi. Zrozumiałem, zieloni gotowi. Czerwoni gotowi. Czerwoni gotowi. Niebiescy w centrum również gotowi. Wszyscy gotowi. Kuba, Janek, u mnie wszyscy gotowi, w związku z tym czekamy tylko na waszą informację. Czekamy jeszcze na potwierdzenie od przeciwnika. Wszyscy, którzy gotowi zgreenować. A przeciwlotnicze mamy w ogóle jakieś? Mamy możliwość wzięcia, ale mamy tyle w powietrzu, że... No wiadomo, wiadomo, że się nie przydadzą. Że nie ma sensu, tak? Chyba, że nam przetrzebią tak, że będzie trzeba wziąć. Ale nie sądzę, no to jak coś, to nie mam... sądzę, żebyśmy potrzebowali pelotek. No dobra. Dobra, ja 30 sekund Z2. Z powrotem. Ktoś mnie wołał, ktoś mnie szukał? Nie, spokój był chyba. Okay.
Channel switched. No hej, Kubek. Słuchaj. Tak? Czy był jakiś problem z BF-10, 4C? Nie, chyba tak, chyba się respiły, wiesz? Respiły się prawidłowo, tak? Z tego co wiem, to tak. Okej, nikt nie zgłaszał w każdym razie jakichś problemów, dobra. Jeszcze jakiś problem u ciebie? Wiesz co, ludzie tak niechętni do współpracy, ale oprócz tego to nic, jakoś sobie radzimy. Jak to niechętni do współpracy? A wiesz co, pytasz się, czy kto ma jakie maszyny, nikt nie odpowiada. Pytasz się, kto chce do jakiej drużyny, nikt nie odpowiada. Okej. No dobra. Ale zaraz już ogarnąłem trochę, tak więc spoko, powinni dobra, być. U mnie już wszyscy gotowi, także dobra. Czekamy tylko na wasze info. No musisz zrozumieć, to są Anglicy, pierwszy raz tutaj przychodzą, nie? Nie, spoko. Nie mam żadnych pretensji, czekamy. Dobra, teraz są wszyscy rozdzieleni, powinni green upować wszyscy. Dobra, zmykam do siebie, czekam na informację. Dobra, narka, cześć. Channel switched. Witamy ponownie. Przeciwnik jest już prawie gotowy, greenują ostatni ludzie. Okej, okay. Rozmawiałem przed chwilą z dowódcą z drugiej strony. Są już prawie gotowi. Ostatni ludzie greenują i za moment zaczynamy. Kuba, Janek, macie ostatniego gościa, który nie zgreenował. O, już zgreenował. Dobra, zaczynamy. Wszyscy gotowi, zaczynamy. Przypominam, że czerwoni na lewej flance, zieloni na prawej flance, niebiescy na środku. Niebiescy my na środku. Dobra, czekaj, zwykłe pociski i kumulacyjne. Dobra, załadowano. I jeszcze dymne. Chłopaki, czterech, okej.
tutaj jest Nero lasek, tak? I my możemy spróbować się w tym lasku na jego krawędzi ostatnim, tak? Chłopaki, czyli Polkonik i Bambi, w tych budynkach, niekoniecznie między nimi, możecie się na tej drodze tam ustawić, bo na tej drodze, południowej strony tych budynków. Generalnie chodzi o to, żeby trzymać linię i nie dać się zrobić. Nasz punkt tutaj w tych budynkach, tak, tutaj, gdzie jest nasz punkt, więc nie musimy na tym punkcie, tylko jedziemy troszeczkę pewnie. Bandit Polkonik. Tutaj ja z Nero gdzieś tutaj na skraju lasu. A już wierzę w las. Moja pozycja. Tutaj będzie dobrze? W tym miejscu, gdzie oznaczyłem? Tak, przy tym budynku. Ja tutaj w drogę wjadę, bo zagubienie jest. Tutaj w drodze przy tym budynku. Może troszkę w lewo tam o 50 metrów, czy w prawo o 50 metrów, ale generalnie utrzymać. Czerwoni wasze pozycje? Niech ktoś osłania! Potrzebuje wsparcia. Okej. Drużyny przeciwne, znaczy drużyny skrzydłowe, meldować duże zgrupowania czołgów, 2-3, jak będą minimum na was parły. Jeżeli będziecie potrzebowali wołać, podeślę wam jeden lub dwa czołgi. Podjąć może parę metrów w prawo na skraj lasu tutaj i zobacz, czy tam na E9-10 będziesz coś widział i ewentualnie mógł zameldować. Dobra. Nie, nie pchaj ludzi do przodu. Nie pcham, ale jedna osoba więcej by nam się przydała. Okej. Nami dwie Matyldy atakują i dwie A13 nas. Dobra, zrozumiałem, dlatego dostaliście dwie 88, bo tam się spodziewałem ataku. Już wam B1 na dziewiątce. Dobra, w takim razie Bandit F9. Uderzacie do czerwonych. W tej chwili, tak jak jesteście, jedźcie do czerwonych, ja was przerzucę na kanale do czerwonych. Okej. Okay. Dałby się. Co najmniej dwa czołgi na F9. User was moved out of your channel.
Bandit, Polkonik, oznaczcie się od razu, żeby zły wiedział, skąd jedziecie. Mamy dwa czołgi w F9, B1 i coś jeszcze. Okej, poradzicie sobie, czy podesłać wam? Przydałoby się lekkie wsparcie gdzieś z centrum mapy. Dobra, słuchaj Nero, wróć tutaj na tą pozycję, gdzie ja byłem. Dobrze. A ja tutaj spróbuję im pomóc. Okej, Kuba, widzę, że chyba obydwie B1-ki sprzątnąłeś. Mamy jeszcze jedną B1-kę, ale powinniśmy sobie z nią poradzić. Okej, właśnie się składałem do jednej z nich, ale obydwie na pewno. Mamy go. Dobra. Nero, jak u ciebie pozycja? Na razie czysto. Poradziliśmy sobie na wschodzie. Okej, zrozumiałem. Kontynuujcie pilnowanie swojej rupieży. Jeżeli będziecie mieli wszystko i przeciwnik będzie rysował na wschodniej krawędzi, możecie powoli przejść do przodu. Uwaga, na wskazaną strefę. Okej, zły, jaka sytuacja u ciebie? Tutaj wjechał nam właśnie. Widzę. Dużo czołgów w centrum. Okej, dobra robota. B, 1 bis chyba jest, tutaj już oznaczam. Sprawdzić mapę. Kurs na mnie. To ty Nero mówiłeś? Nie. Proszę o ponowne oznaczenie B1 bis. Sławik,
pelotka zabiła flagbusa. Ich dwie pelotki zaatakowały naszą, no właśnie. Tak widać. Kuba, Janek, poinformujcie waszą drużynę, że właśnie przegrała. Ale kontynuujemy. Kontynuujemy pomimo tego incydentu. Trudno, zdarzyło się, właśnie wygraliśmy, ale zagrajmy to do końca. Co się stało? Pelotki zniszczyły flagbusa. Chyba człowiek, ale nie zawsze rozumieją, że... No sorry, no kurwa. Słuchaj, no ja nie mam pretensji, spoko. To po prostu... Tak, jest pewna... Mamy pewne zasady i się ich trzymamy. Nie zostały, wiem. Nie zostały dotrzymane, ale nie ma problemu, tak? Kontynuujemy, tylko że drużyna angielska właśnie przegrała. Chyba za mało razy mówiliśmy, że nie można strzelać pelotek do czołgów. To teraz głośno krzyczcie o tym. Kurwa, teraz mi się chce z tej gry w ogóle wyjść, kurwa. Nie, no. Spokojnie, nie tego. Tak, Alice, przegraliśmy, ale dalej gramy. Niebiescy, oznaczcie się. No trudno. Cokolwiek nie zrobimy, Alice, przegramy, tak więc. Dwa H-39, czar B-1 jadą w kierunku naszego punktu na wschodzie. Okej, czy dacie radę je utrzymać? Na razie tak, powinniśmy dać radę. Dobra, Nero, pilnuj tutaj to. Ale straciliśmy chyba ostatniego pozeta 4. Dobra, rozumiem. Postaram się wam pomóc od środka. Tak, to było więcej PZ-ów 4 nie mamy. Zły, czy to był samolot, czy ktoś wam wjechał? Znaczy, opanujemy tą sytuację, ale zobaczymy. Minuta, dwa. Okej. Chyba był samolot, znowu chyba ten skrypt nie zadziałał w końcu. A jednak nie samolot. Jaków moja pozycja, ale nie widzę czarów. Jedno kamprone jedzie w kierunku G5, G6. A, okej, widzę. Dobra, widzę. Schował się pomiędzy budynkami.
potrzebujesz pomocy? Nero, w zasadzie twoja pozycja w centrum jest już mało istotna. Jeżeli będzie potrzeba, to przekieruję cię do czerwonych na lewą flankę. Mhm. A w tej chwili przenieś się na prawą flankę. Tutaj. Nie dam rady, ktoś mnie ostrzelił od tyłu, a ja od przodu dobijam kogoś. Tak, a 13 mi wjechała na pracę. Okej, dobra, nie. Już po mnie. Jeden stoi na silniku. Nie mamy respów. Dwóch naraz mi wyjechał, nie ma szans. Okej, uwaga, skończyły się respy. Proszę bardzo uważać. W tej chwili każda strata jest stratą nieodwołalną. Przeciwnik ma jeszcze sporo pojazdów. Możesz mieć atak od centrum. Straciliśmy centrum. Okej, spodziewam się go. Dobra, ja. Jakub, jeśli możesz, zmień linię w kierunku centrum, a potem na zachód. W kierunku na. Dokładnie, bo to stwierdza. Chłopaki, kierujcie się. Dobra, kompletnie straciliśmy środek. Nie mam w tej chwili już nikogo w środku. Albo nawet H5 jest jedno A13. Nie mamy już zupełnie środka. Drużyna zielona będzie wycofywała z prawego skrzydła przed środek do lewego skrzydła.
Bolt, jak sytuacja sobie wygląda? Umiarkowana, nie zdobyliśmy przewagi. Okej, zrozumiałem. Dwoje, czy straciłeś swoje skrzydło? Całkowicie. Trzy czołgi są przynajmniej na A. Kompletna anihilacja. Okej, rozumiem. Chłopaki z prawego skrzydła. Koncentrujcie się gdzieś w środku. Bierzcie i zastrzymujcie do obrony A. Wolfie, jeśli masz coś z gruzem, albo potrzebujemy pilnie zniszczyć przeciwne bazy, albo potrzebujemy wsparcia na to. Sławik, mamy czołg blisko wrogiego punktu wschodniego zajmować. Zająć. Dobra robota, Wolfie, aleś go wymęczył. Sławi, ktoś jeszcze może udać to jakoś. Wystarczy, że lotnicy zniszczą jedną bazę. No. Albo że przeciwnik nie odbije B. Sławik, polotka strzela do sandacza. Już nie. Ale ją rozwalił.
Trzy Junkersy lecą nad bazy. Okej, trzy nasze Junkersy lecą nad bazy, także możemy... Dużo...
Budaj ma chyba oba. Zbieramy się na kanale głównym drużyny i za moment będzie sprawa powrót. Channel switched. God damn it. Okej. Chłopaki, nie mam jakiejś wielkiej pretensji, ale pewnie dlatego, że tym razem znowu wygraliśmy. Powiedzcie, przekażcie swojej drużynie, że no, takie są zasady i o tym mówimy zawsze na początku. Lotki nie strzelają. Mhm. No, za dużo razy. Podziękujcie wszystkim za uczestnictwo. Za dwa tygodnie już sprawdzam w rozpisce Kursk. Czekajcie, że za dwa tygodnie Kursk. Podziękujcie, tak jak i ja dziękuję. Kto chce, polska odprawa na kanale drużyny B. Yes, Kwamik wanted to thank you for participating in this very important event. Very important event, yeah. Okay, very, so the main organizer just thanked for thanks for the... Myślę, że na tej pierwszej, jak Anglikami grałem, to udało mi się tym Blenheimem w ogóle wrócić do bazy, to jest niespotykane. Dobra. Panowie, chciałem bardzo podziękować za wasze uczestnictwo dzisiaj. To była świetna robota. Pomimo tego, że ktoś tam z drużyny przeciwnej, czy nawet dwie osoby nie bardzo chyba zrozumiały część zasad, udało nam się wygrać i tym bardziej się cieszę. Świetna robota zarówno pilotów, jak i czołgistów, świetnie trzymaliście linię. Przeciwnik też dał nam trochę forów, bo na środku w drugiej bitwie prawie w ogóle go nie było, także mogliśmy swoich ludzi rozesłać na skrzydła, po których przeciwnik głównie atakował. Mogłem wcześniej przesłać więcej ludzi do czerwonych, ale w sumie to czerwoni po prostu po stracie drugiej 88 zostali zmiażdżeni. I to... O, ja wiem. Okej. Okay. Kontynuuj, nieważne. Karol. Dobra, mam prośbę do dowódców, do złego człowieka i do Jakuba. Gdybyście mogli ze swojej strony, ze strony swoich oddziałów, zrobić jakiś taki krótki raport, co się z waszego punktu widzenia jako dowódców działo? Oj, działo się. Jakie dostaliście rozkazy i jak potem poszło wam z ich realizacją, co się działo w trakcie bitwy? To jest fajna rzecz, jak potem można sobie o tym poczytać. To, co ostatnio Wolfi powiedział, to ciekawe, jak różny jest punkt widzenia po poprzedniej bitwie, po bitwie na Hurtgenie. To ciekawe, jak różny jest punkt widzenia ludzi, którzy byli w zupełnie innym miejscu bitwy. Tak? Po przeczytaniu rozkazów, po przeczytaniu opisu bitwy z jednego z dowódców drużyn naziemnych. Cóż, świetna robota. Teraz patrzę na akurat wyniki drugiej bitwy. Wojty po prostu zaorał. Wolfman zaorał razy dwa. Wszyscy się świetnie sprawili. Mam nadzieję, że wszyscy się dobrze również bawili. Ja się dobrze bawiłem. Ze swojej strony bardzo przepraszam za ten problem w pierwszej bitwie, gdzie ludzie nie mogli wejść do bitwy, bo naprawdę skrypt był stary, ja z nim tylko zmieniłem
tylko w nim zmieniłem ilość pojazdów. No i zapomniałem o tym, że był robiony w czasach, kiedy jeszcze nie dało się grać 32 kontra 32. Także nie był przygotowany na 64, tylko na 32 graczy, ale udało mi się to szybko poprawić. I z mojej strony to wszystko. Cieszę się, że się udało, bo naprawdę uważam, że się udało i fajnie było. Wiesz, jak to się mówi, zdarza się, no. No to nie, ja tam... Nawet to ciebie o to pretensji, nie? Że tam... Nie, że nas wywalało, nie? Bo to na zasadzie wywalania było tak swoją drogą. Tak, tak, no bo było, mówię, było ustawione, znaczy w skrypcie, jak się przygotowuje skrypt na bitwę, to tam się po prostu ustala w skrypcie, że tak powiem, miejsce dla każdego gracza na początku. To jest takie wirtualne miejsce gdzieś w ogóle poza polem bitwy. I tych miejsc było po prostu na 32 gracza, nie na 64. Więc dodałem do tych 64, a potem skrypt wymaga jeszcze, żeby tych konkretne te poprzypisywać do drużyn. I jak poprzypisywałem dla drużyn, żeby było szybciej, to nie przypisałem czterech takich tych wirtualnych miejsc dla graczy. I dlatego nam się pamiętały cztery boty w pierwszej bitwie. W drugiej bitwie jeszcze szybko poprawiłem to, bo chciałem szybko i zapomniałem, że jak się nie przypisze tego wirtualnego punktu do drużyny, to się refluje. Także za to przepraszam też. Dobra, ja się Państwu pochwalę, że to była pierwsza bitwa, w której udało mi się ładnie posadzić samolot na ziemi. No i brawo. Widzisz, i brawo. I moje gratulacje, i żeby mi się to więcej nie powtórzyło, masz przychodzić przygotowany i umiejący. Spokojnie. Dobrze wyszło, bitwa pierwsza. Ja niestety przy lądowaniu śmigło złamałem. Widziałem to właśnie, zrobiłem obserwatora, genialnie to wyglądało. Jako dowódca odcinka środkowego chciałem w szczególności w drugiej bitwie pochwalić mojego skrzydłowego Nero, który... Adolfa Hitlera. Który świetnie pilnował środkowego odcinka i po prostu był tam, gdzie był potrzebny. I za to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zły człowiek nie zapomni wspomnieć w raporcie o Polkoniksie i bandicie, tak? Chyba, którego... I o zmiażdżeniu. No. Tak, którzy po prostu przyjechali mu na białym koniu z ogromną siłą, wbili się w przeciwnika od boku i go uratowali. No akurat jak właśnie raz zdobywali. Okej, okay, tu... Jak tak. Przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym się odmeldować, podziękować wszystkim za wspólną grę. Trzymajcie się ciepłutko, do zobaczenia za dwa tygodnie. Na razie. Cześć. Halo, Mateusz. No, jestem. Słuchaj, ja tylko krótko to co Spławik pogadał. Jak ty chcesz z nami latać, to adres naszego TSA znasz. Tak, tak. No, to tyle w tym temacie. Dobra, na razie. A jaki no, teraz cześć. Będzie mulatę? A właśnie, bo powiedziałem drugi angielski, jak coś Spławik, Alice Fademan mówi, że chce być następnym razem dowódcą za dwa tygodnie. Bomba. W takim razie scenariusz Kursk znajdzie na naszej stronie. Już mu podawałem. Okej. Okay. Ja pierdolę. To w takim razie niech się przygotuje, no i niech zbierze ludzi. A jakie czołgi będą? Czołgi są wymienione na Pantery kontra P-34 chyba. Nie, tam jest chyba jedna Pantera, jeden Tygrys, jeden... Ferdinand. Nie pamiętam w tej chwili, to jest do obejrzenia, tak? A wiedzieliście, że są T-34 też? A, panowie... Jezus Maria... Za dwa tygodnie Kursk, rozpiska jest na stronie, dowodzi Alice Fadeburn po stronie angielskiej i jeśli ktoś chce dowodzić po stronie polskiej, to zapraszam do zgłaszania się. Jak zwykle ja mogę. A w takim razie dowodzi Kubek i Alice Fadeburn. Alice jest? O Jezu, jest. Nie! Alice, słuchaj. Alice? Nie, tylko nie Alice. Słucham. Będziesz potrzebował tłumaczenia, czy mogę sobie po prostu brać udział w bitwie i nic nie tłumaczyć, jak tam będzie? Możesz powtórzyć?
Czy będę musiał być tłumaczem? Potrzebujesz tłumacza. Nie, 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 przecież ja znam angielski, włoski i polski. No i fajnie. To ja standardowo będę robił posty na Reddicie, Facebooku, forum i tak dalej, żeby zapraszać ludzi, także oni się nie martwią, sobie zrób spokojnie plany. Jakbyś tutaj ze swojej strony też tam porobił trochę szumu i poagitował, to też się przyda. Znaczy spróbuję w moim kraju zobaczyć, czy są jakieś osoby poza Kuśką i Krzęcieniem, ale tak ogólnie to w następny weekend będę musiał zrobić wszystkie plany, ponieważ przez tydzień będę niedostępny. Okej, rozumiem. Dobra, ja ci kurwa dam, Kuśka. Ja niestety muszę kończyć, ponieważ mój osobisty Guderian właśnie przyszedł i powiedział, że już dawno powinienem kończyć. Także dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim za uczestnictwo i jak zwykle, ponieważ dowódców już wybraliśmy, to chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli macie jakiś znajomy, którym mogłoby się spodobać taka zabawa, to informujcie, opowiadajcie i zapraszajcie. I serdecznie zapraszamy, mieścimy maksymalnie 64 osoby. Jak publikuję informacje o wydarzeniu, to jest tam również możliwość zapisania się. Nie było dotychczas takiego problemu, żeby nie było miejsc, ale powoli wygląda na to, że mamy coraz więcej chętnych i któregoś razu może się tak zdarzyć, że tych miejsc może brakować. Tak, dlatego jest zapisywanie się. Tak, dlatego jest to zapisywanie się. W tej chwili pierwszeństwo będą miały osoby zapisane. Oraz potem będą dowódcy oraz gracze T1E. Tak, potem będą dowódcy oraz gracze T1E i dopiero na końcu, jeżeli ktoś nie przyjdzie z tych zapisanych, będą ci, którzy się nie zapisali, a przyszli. Także polecam panowie mimo wszystko się zapisywać, bo wkrótce może się okazać, że kto się nie zapisał, nie weźmie udziału. Dokładnie. I ja muszę na tym skończyć. Oczywiście jak chcecie jeszcze sobie zostańcie, pogadajcie, a ja już muszę kończyć, bo mój osobisty Guderian jest coraz bardziej zły. Dobranoc. Pozdrów do nas. Cześć. Lunarka, cześć. Dobra, ja też się zwijam, cześć. Ja też się zwijam, na razie. Disconnected.